Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek i witam was w kolejnym odcinku w moim hardcore. I tak, ostatnio mówiliście mi, żebym sobie nakarmił psa mięsem zombiaka. Masz. On dalej nie będzie... O, czekajcie, coś mu poszło... Wstawaj. Ogon mu poszedł do góry. Yeah! Czyli mieliście rację. No, patrzcie jak wariuje. No, pogrzmociło go. Waron mojego łóżka. No, także dzięki wszystkim za informacje. Zainstalowałem sobie też... zainstalowałem. Zupgrade'owałem, zupdate'owałem. Uaktualniłem wersję Minecrafta na 14WA4, czy jakoś tak? Kurde, nie pamiętam szczerze wam powiem. No w każdym razie najnowszy ten pre-release, jeden pieron, jak to się nazywa. W każdym razie, że dodano do dżungli te zwierzęta, dokładniej mówiąc oceloty. Jeżeli mam być szczery, to cholernie mi się to nie podoba, ale no cóż. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak mówię, no... Jak dla mnie, szczerze, myślałem, że coś będzie lepszego, a tu tak, no, dobra, no jest, i to taka fretka jak dla mnie, i to se tak lata, tam jest z powrotem, nic poza tym. No ale, no cóż, na razie pada, jest noc, ale za chwileczkę chyba się znowu wybierzemy na nocne polowanie. Ale czekajcie, jeszcze chyba... Jeszcze chyba. Chociaż nie, może więcej amu. Bo nie widzę, co jedzenie mi się kończy. Jedzenie w piecu. A no właśnie. Coś mi tutaj nie pasowało. Czekajcie, gdzie on sobie zrobimy tu? Dobra. Czarna wełna. Zobacz sobie, weźmy. Pytanie. Czy coś siedzi nade mną, czy nie? Zaraz zobaczę. No, skakuj. Pan Kripuś. Pójdziesz ty, nie? Co za masz, kara jedna. O, jest i kurczak. Patrzcie, kurczak, bo ciebie będę potrzebował. What the fuck? Co jest? Nie wiem, czy... Coś niewyraźnie wyglądasz, weź sobie ten Rutino Scorbin. No nie? Zobacz, jakiś taki... Czyli kolejny... No debil. Kolejny błąd w najnowszym wydaniu Minecrafta. Psy w nocy są czarne. Blakną, jak w perwolu. O, niech to szlak. Tam był Enderman gdzieś. By było słuchajcie go. Zwit. No ja by Enderman nie pocisnął, oj. Byłoby niedobrze. Kurczę, za dnia pójdziemy sobie do dżungli. Zobaczymy na te oceloty całe. A, niebawem. Tutaj sobie wybuduję dom. Ale spokojnie, tam w dżungli też sobie coś wybuduję, ale to tak troszeczkę później. Na razie stwierdziłem, że tutaj dom będzie ciekawym rozwiązaniem. Ten pies mnie tak dziwnie demotywuje. A chodź się do domu, zobaczymy, czy
W domu też będziesz miał taki kolor. Aha. No dobra. W domu pies jest normalny. Nie wiem czemu. No chyba, że to ma być taki cień, że ten pies jest. Czy ten pies jest jakiś taki. No, wiecie. Yeah. Jest dzień. No idź, idź. Kudlu. Ui. Kurde, to sobie muszę wejść, zrobić jakieś w końcu wyjście, bo to jest masakra. To co? Idziemy poszukać ocelota w dżungli. Zobaczymy, jak on wygląda. Znaczy, ja go już wczoraj widziałem. Specjalnie sobie włączyłem tryb Creative i sobie go zespełniłem. I szczerze. Szczerze. No wiecie. No co? Czemu mnie nie atakuje? A ty? Dzięki, psie. Czekaj, to masz nagrodę. O! Nie chcesz jeść? A wiem, że masz ogon w górze, także... Także no, no. Ale mięso zombiaczka to zdrowie mięsko. Także każdemu polecamy. Mięso zombiaczka jest bardzo smaczne, pożywne, bogate w proteiny i inne różne witaminy. No i pies się nawet przeteleportował. Z tego co wiem, ocelota w dżungli nie jest tak łatwo znaleźć. Nie wiem, czy tutaj będą. W każdym choć razie, no... Średnio mi się to podoba. Myślałem, że tu jednak będą te małpy, ale... Jednak się przeliczyłem. I z małp wyszło nic. Jedyną małpą w dżungli to na razie jestem ja. I nic poza tym. Także... Panowie od Minecrafta znowu dali dupy. Za którymś razem, czasami się im zdarza, dać dupy. No ale cóż. O, jak nie było. Ocelota tak nie mam. Bo ogólnie to jest, widzę, mini dżungla, a nie dżungla. No tylko dookoła sobie przejdę i do widzenia, nie tyle jest tej dżungli. Czyli ogólnie lipa. No, ale zobaczmy. Ogólnie tych drzewek tutaj, znaczy tutaj tego całych chaszczy na dole powinno być troszeczkę mniej. Żeby jakoś to się dało mniej więcej przechodzić fajnie. I wtedy byłoby fajnie. A do wody powinny dodać piranie. A nie, że smoke creature trzeba sobie dodać. Ogólnie, jakby pomyśleli. No to całkiem byłaby ciekawsza rozgrywka, jakby na przykład prawowicie do Minecrafta dodali Mock Creature, tak o wiecie, no. Bez jakiejś dodatkowej instalacji. Ha? Nie, wydawało mi się. Nie ma, dobra. Srałuje pies. Siadłym mlekiem. No to, że te liany są nawet w miarę fajne. A tak to... To nic ciekawego. O! No, spadli jeszcze są, to już będzie dopiero cacy. No. Ooh.
No to już wiem, gdzie mamy jaskinię albo jakąś kopalnię, albo jakiś dungeon. Tak, ktoś mi ostatnio napisał, że bardzo lubię, jak ja mówię dungeon. Dungeon. To mnie strasznie korci. Ta dziura tutaj. Ja lubię dziury i mnie strasznie zawsze fajne dziury korcą. Bez skojarzeń. Bo ja wiem, zaraz sobie pomyślicie. Ha ha ha, Husiek lubi dziury. Na razie się wypowiadam o dziurach w Minecrafcie, także... Bez zbędnych skojarzeń. Dobra. No to jeszcze sobie... O! Te kałamarnice, ale... ostatnio u mnie na serwerze moja załoga się ze mnie śmieje, że to są plaszczki. Jak kręciłem z Brain Survival, to były plaszczki. No a kiedyś też... jak sobie krę... O! Jak tam coś gadaliśmy z załogą na TS-ie. Przygotowaliśmy serwer. I mówię sobie, że spełnią mi się pająki. Znaczy miałem na myśli pająki, a powiedziałem spełnią mi się pociągi. No i od dzisiaj śmieją się ze mnie, że mi się w Minecrafcie pociągi spełnią. Wam się pociągi nie spełnią? Dobra, trzeba będzie... Kobla. No i zaczynamy budowę mojego domu. Czyli dzisiaj na razie sobie zrobimy fundamencik. O tak, nie wiem czy tu. Oczywiście mogę sobie zrobić łopatę, ale już to jest to dużo. To jest tylko dirt, także jak jest dirt, to nie jest źle. Tong. Trawę. Zup, psie, ty weź sobie siądź, odpocznij se, zjedz se kiełbasę. Wiem, i tak jej nie masz, ale cóż. Dobra. Myślę, że domek. Nie wiem, no na razie pierdzielniemy sobie jakiś prowizoryczny domek, a nie... No... No, siedź tu. Dobra. Się później dirtem podrówna. Chyba tam dałem... A fuck! Tu dałem za dużo. A oczywiście kilofa braku. Ale to nic, zarys domku sobie już wykonałem. Przynajmniej. I co, mam tylko jedną sztabkę żelaza? Ubogo. Ale mam dwa patyki. Co za tym idzie? Mogę sobie zrobić... drewniany, czy... kamienny. Zjemy dziam dziam. A, teraz lepiej. Idziemy spić tamto. Co nam wyszło za dużo. Dobra. Tutaj będzie dirt na dole. No tu się zadyrtujemy troszeczkę. Aha. Voila. No i dobra, czekajcie, wyjście sobie zrobimy tutaj. O, o, dobra. Tutaj troszeczkę dyrtu.
Dobra, tu będą schodki jakieś czy coś. Dobra. No i myślę, że tutaj będzie jeden pokoik. Tu jak się wejdzie, będzie założony przedpokój. No, tu będziemy wchodzić, tu będzie jeden pokój, tu będzie skrzynię. Tu może damy łóżko. A tu zrobimy klatkę sodową na górę. I już. Aha. Dokładnie. Dobra, no to myślę, że to będziemy sobie robić w kolejnym odcinku. Ja sobie tego troszkę drewna będę musiał nazbierać. No i całkiem przyjemnie mi tutaj dzisiejszy dzień zleciał. My się oczywiście widzimy w kolejnym odcinku z serii Hard. No i cóż, możecie wyrazić swoją opinię, skomentować filmik, ocenić. No i widzimy się niebawem. Także trzymajcie się, dzięki Wam za uwagę. Do zobaczenia, cześć.